Myślącym. Chwała frontowcom. Myślącym, to znaczy gadzce, bo na tej naszej ziemi tak jakoś się składa, że przez wieki w tym morzu polskości sensu stricte Polaków zawsze była i stanowiła o tym państwie garstka, więc nic się nie zmieniło. A przypominam, że jesteśmy tym potomnym, którzy to będą nas oglądać w XXI wieku, kochani, bo nic nie zginie na szczęście w chmurce. Lecimy. Dzisiaj, kochani, powiemy sobie o bardzo ważnym materiale, a tak naprawdę problemie rolnictwa tak zwanego nakładczego. Stąd dwa materiały poszły wcześniej. Kto rządzi rynkiem mięsa w Polsce oraz dobre imię, nabijanie w butelkę, a teraz będzie trzeci, taki tryptyk Oczaj Dusz, trzy materiały. Oczaj Dusze to nasze staropolskie określenie bardzo określonych osób, ale z materiału będzie z tego wynikać. Sami Państwo sobie dopiszecie współczesną tego definicję. I teraz lecimy do tego, co w tym się znajduje. Tak naprawdę, kto rządzi rynkiem mięsa w Polsce? Co to oznacza rynkiem mięsa? To oznacza bezpieczeństwem żywnościowym pod względem ilościowym, pod względem także jakościowym, przetwórstwa, struktury produkcji, czyli tak naprawdę bezpieczeństwa żywnościowego naszego państwa, które oprócz militarnego, zdrowotnego jest podstawą bytu państwowości, ale także przecież ludzi, tak? No bez jedzenia nie da się żyć, to chyba każdy rozumie i powinien o tym wiedzieć. W związku z tym, kto trzyma? Kto trzyma to? Kto na tym ma położoną łapę? Jak to się stało i dlaczego? Te materiały zostały zrealizowane na przeciągu kilku ostatnich lat, dokładnie od 2018 do dnia dzisiejszego. Ten problem został jak gdyby rozgryziony, a tutaj chodzi dokładnie o taką grupę Schmidtfield, notowaną na giełdzie w Szanghaju w ramach grupy VHO, dawny Animex i tak dalej, AgriPlus, cały ten kompleks, który zmonopolizował rynek mięsa trzody w Polsce, ale także idzie teraz w drób i nie tylko. I w układzie uboju trzody ma powyżej 60%. Jest to pełny monopol. Tam macie wszystko rozpisane. Nie będę się powtarzał, jak to się stało, które rządy, szczególnie rząd PiS-owski, jak w tym uczestniczył rząd PSL-owski, poprzednio pan Marek Sawicki, który gdzieś się tam zadawał z tymi tak zwanymi Włochami. Wszystko macie ładnie to określone. Więc tutaj jest ponad podziałami politycznymi zgoda, gdyby nas oddawać w to tak zwane rolnictwo nakładcze i nic się, jak widać, nie zmieniło. I o czym, żebyśmy wiedzieli, co to jest ten tucz nakładczy. To znaczy tak, i to rolnictwo nakładcze, ale na bazie tuczu. Kochani, to znaczy tak, że do gospodarstwa ktoś dostarcza zwierzęta, dostarcza paszę, ale wcześniej, biorąc pod uwagę, że rolnik nie ma polityki rolnej w państwie polskim, czy nie ma normalnych kredytów, tego wszystkiego i tak dalej, a rolnik musi, chcąc pracować, gospodarować, musi skądś kapitał zdobyć, więc wystawiono mu oborę, wystawiono mu chlewnie, wystawiono mu kurniki. Tak, bo tucz tak zwany nakładczy, kontraktowy, rozpoczął się ostro w drobiarstwie, w trzodzie wyeliminował praktycznie rodzimą produkcję, ale także wchodzi do wołowiny, wchodzi do mleka, ale także do produkcji roślinnej. I sami się będziecie zdziwieni, jak dostarczą Wam materiał kwalifikowany, nasienny i nie tylko, nawozy, środki ochrony roślin. Później się okazało, że te kilkaset hektarów, hap, jakiś koncern Wam zagarnął, zdobył, tak? Bo to jest rolnictwo tego typu, rolnictwo nakładcze. I musimy to zrozumieć, że tego typu polityka rolna to nie wina rolników, nie wina państwa też jako obywateli, konsumentów, tylko nas jako Polaków, tak zwanych wyborców i polityki, tak, która doprowadziła do tego, że na straży właśnie tego zaboru, tej okupacji gospodarczej stoi co? Państwo polskie. A kto jeszcze przeciwstawia się tego typowi rolnictwa? Rolnictwo
Wyklęte. Co to znaczy rolnictwo wyklęte? To znaczy te, które wykleło polskie społeczeństwo, konsumenci, bo gdzieś macie, gardzicie polskim produktem i tego typu rolnictwem, bo wy szukacie tani, srani i tak dalej, ale także państwo, jak wcześniej żeśmy sobie powiedzieli, tak jak istnieją. Zawsze, po każdych trudnych wydarzeniach, żołnierze wyklęci, którzy do końca nie składają broni, tak tutaj jest rolnictwo wyklęte. Ci, którzy jeszcze dobrze, zgodnie z zasadami, z sumieniem to wszystko produkują i tak dalej, zresztą efekty na razie nie przybliżaj. Na koniec przypomnij, żeby tego, efekty tego tutaj widać, ale efekty to nie polega, że to widać jakieś smaki, tylko to jest to dobre paliwo, które daje mózg, siłę i tak dalej. I dzięki Bogu jeszcze przy tym rolnictwie wyklętym jeszcze normalni mogą być Polacy, bo jest, każdy z nas jest przetwórnią biochemiczną, przypominam, więc w związku z tym, że żrecie to, co żrecie, normalni na pewno nie będziecie. To jest niemożliwe, no nie? No i dobra, bo się tutaj ostro rozkręciłem, zresztą ciężko mi rozmawiać, patrzeć na ludzi i tak dalej w tym, co wyprawiają, bo tak naprawdę, powtarzam, jesteście winni, wszyscy jesteśmy za to winni. To jest bardzo istotne. Ustawa o przewadze kontraktowej. Mamy prawodawstwo. Nas chroni prawodawstwo unijne, bo polskie już dawno zgubione i tak dalej. Naprawdę unijne. Wystarczy tylko wykorzystywać. Ale ładnie, jak zobaczyliście w tych materiałach, ładnie żeśmy obeszli to prawodawstwo. I one na terenie Rzeczpospolitej Polskiej praktycznie nie obowiązuje. Ale mimo to, mimo ta ustawa o ochronie, o przewadze tak zwanej kontraktowej i Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji, tak zwany UOKiK, coś jednak mogą zrobić. Złożyłem zawiadomienie, tam jest w 2019 roku, zobaczcie, jednak w stosunku AgriPlus, tych różnych tego typu firm, jednak znaleziono podstawy. Ja oczywiście nie naciskałem, bo nie mam na to czasu, ale jeżeli mądrze wszystko ujmiemy, tak, jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, to mogą duże kwiatki z tego wyjść. No ale żeby to robić, trzeba też partnerów, trzeba państwa, wy musicie to chcieć, wy wybieracie jakichś tam posłów, senatorów i tak dalej. Co oni robią, no nie? Dlaczego nie idziecie do nich? Oczywiście, łatwiej, powtarzam jeszcze raz, łatwiej dzisiaj to zmieniać, niż po prostu na raty umierać, bo na raty umieracie. Ale powiemy sobie o tych oczach i duszach, o tych, którzy pod płaszczykiem, a mówię to z doświadczenia, z tak zwanej autopsji, pod płaszczykiem, kochani, obrony tych interesów przeciwko, oczywiście to amatorzy, lancerzy i tak dalej, to inna rzecz, no nie? Ale jeśli ktoś nie miał wiedzy i tak dalej, a przy mnie można było się nauczyć, dotyczy to Bustowskiego, bez problemu, bo to nie jest takie trudne, no to po prostu, jeżeli jest się człowiekiem sumienia, zasad, no i nie poszło się na drugą stronę, można to zrobić. Kochani, jakby nie było, w 2019 roku, zresztą z tuczem tak zwanym nakładczym, ja wojuję lata, od 2010-2011 roku, gdy było już wtedy widoczne to. Już wtedy wówczas, w tych latach, na początku, tucz z kolei nakładczy w Polsce rozwinął się w granicach lat 2012-2013 i tak zwanie dalej. I wracamy do roku 2019, więc ostro jest temat, funkcjonuje wśród rolników, jest odpowiednio, także dzięki Bogu, w mediach i na przestrzeni, na stole politycznym leży. No i, wówczas oczywiście osoby, które są przy mnie współpracujące, między innymi Bustowski, poszedł jak zwykle za daleko, bo chodzi o lans i tak dalej. No, teraz widzę, że o coś więcej chodziło niż tylko lans, ale na pyszczu, bo zielonego pojęcia o tym nie miał. No i oczywiście firmy te podają takich delikwentów do sądu. Jakoś przez cały czas nie chciały mojej osoby podać. Oni nie chcą mnie podać do rozprawy sądowej. Nie wiem dlaczego, no nie, z jakiej przyczyny. Chyba dlatego, że z takimi jak, obiektami jak ja się nie dyskutuję, tylko ich się eliminuje. Ja mam tego świadomość, no ale wracamy do pana Bustowskiego. Więc ja mówię, nic się nie stało. Głupoty narobiłeś, nie ma problemu. Ja jestem świadkiem na tej rozprawie. Jest rok 2019, wiadomo jak w Polsce działają sądy. Ja jestem świadkiem na tej rozprawie. Nie ma problemu. Jeszcze dodatkowo wszystko przewentowała. Mam niesamowite argumenty. Oni naprawdę powinni siedzieć cicho, a nie oskarżać kogoś o naruszenie dobrego imienia. Tam nie ma mowy o dobrym imię. Tam coś takiego nie występuje. Dawno je zatracono. I teraz, kochani, podam próbkę.
No wiadomo, sądy to sądy i teraz mamy z ostatnich tam tygodnia, czy tam sprzed 2 tygodni, jest kolejna rozprawa. Na poprzedniej Bustowski się nie sprawił, nie, online oczywiście, poza salą nie stawił z tego tytułu, bo gdzieś tam w poprzednim materiale to wszystko jest, bo niby tam chorował i tak dalej. Co za problem, siąść i tak dalej. Wiemy, o co chodzi tak naprawdę. To będzie 6 minut. Dosyć dziwnej rzeczy. Wysłuchacie Państwo tego materiału, zapraszam Cię. Natomiast też współuczestniczyłaś. Natomiast, kochani, to była szeroko zaplanowana akcja celem no, pewnej rzeczy, ale to sobie dopiszemy na koniec. Tak jest, lecimy. AgriPlus, radca prawny Randalena Dorożuska z substytucji radcy prawnego Pawła Zduńskiego. Radca prawny Magdalena Wyrozulska, w substytucji radcy prawnego Pawła Zgińskiego. Dobrze. Zapisujemy poniżej. Pan Marcin Gustowski? Osobiście. Osobiście, dobrze. Zapisujemy pozwany Marcin Gustowski osobiście, również jako przedstawiciel drugiego pozwanego, czyli Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej. Tam w rogu przy mecenasie siedzi. To jest od nas. Osobiście, również jako przedstawiciel pozwanego związku. Ma Kaśkę. W imieniu obu pozwanych, czy jednego z pozwanych? W imieniu Marcina Gustowskiego, adwokat Mateusz Świderski. W imieniu pozwanego Marcina Gustowskiego stawił się pełnomocnik adwokat Mateusz Świderski. W takim sensie ja w dniu wczorajszym zgłosiłem to pełnomocnictwo i wysłałem listem poleconym również w dniu wczorajszym na adres sądu. Nie wiecie. Pan oświadcza, że w dniu wczorajszym zostało nadane pełnomocnictwo. Panie mecenasie, oczywiście tego pełnomocnictwa na dzień dzisiejszy nie ma, ale sąd dopuści pana tymczasowo do udziału w sprawie w oczekiwaniu na to pełnomocnictwo. Dobrze? Nagrywa. Ja jestem słyszana. Halo, panie mecenasie. Nagrywa. Panie mecenasie. Proszę pani, proszę nie nagrywać, to jest mało profesjonalne. Nagranie mogą państwo sobie zamówić z sądu, ponieważ to sąd wszystko nagrywa i to jest jesteśmy najlepszy. W wolnym kraju, panie sędzio. Nie możemy. Zapisujemy. Sąd postanowił dopuścić tymczasowo do udziału w sprawie obecnego pełnomocnika pozwanego, myślnik. Termin 7 dni na oczekiwanie, w oczekiwaniu na pełnomocnictwo pod rygorem pominięcia czynności. Czyli pani mecenasie, oczekujemy na pełnomocnictwo 7 dni. 7 dni. Pan Paweł Iskrzak, widzę pana świadka, tak? Stawił się świadek Paweł Iskrzak. Paweł Iskrzak. Proszę pana, bardzo proszę pana o wykonanie następujących czynności. Opuszczenie spotkania, a następnie dołączenie ponownie do spotkania przy użyciu oczywiście tego samego linku, co spowoduje, że będzie pan oczekiwał w poczekalni i jak będziemy gotowi na przesłuchanie pana, to zostanie pan wpuszczony do udziału w rozprawie. Dobrze? Stawił się świadek Paweł Iskrzak, który opuszcza spotkanie celem dołączenia do poczekalni. Proszę państwa, na dzień dzisiejszy był wzywany świadek Tołwiński, który był obecny na poprzednim terminie, ale nie ma pana Tołwińskiego, było wzywane pani Ewa Nowakowska. Jak nie ma, pani sędzio. A gdzie jest pani Ewa Nowakowska, przepraszam? Przed chwilą pani mówiła, że nagrywa. Przed chwilą zlecała, że nie pozwala, pani sędzio, że nieprofesjonalnie nagrywamy. Przepraszam, ja sprawdzam, proszę pana, proszę się nie emocjonować, bo to jest trochę nie na miejscu i nie wiem... Co jest nie na miejscu i nie rozumiem, pani sędzio, jeżeli pani mnie słyszy, to jestem chyba. Proszę pana. Proszę mi nie przerywać, dobrze? Do odrobiny kultury jeszcze nikogo nie zajmuje. No i właśnie powiem. Gdzie jest pani Ewa Nowakowska? Bo ja nie widzę pani Ewy Nowakowskiej. Gdzie jest pani Ewa Nowakowska? Przepraszam bardzo. Co mamy do tego? Ewa Nowakowska. Czy jest obecna pani Ewa Nowakowska? Nie ma pani Ewy Nowakowskiej, tak? Zapisujemy świadkowie
Krzysztof Tołowiński i Ewa Nowakowska nie stawili się. No jak się nie stawili? Przepraszam bardzo. No proszę bardzo, to proszę nakierować na panią kamerę. Proszę mi się pokazać, bo ja pani nie widzę. Nie, ale pani. Nie, pani sędzio, czy pani rozmawia ze mną, to czy ja jako świadek, skoro pani ze mną rozmawia, czy ja się nie stawiłem? Tak. Proszę pana, ja wyczytuję panią Ewę Nowakowską. No tak, ale czy pani mówi, że Tołowiński się nie stawił. Ale proszę pana, ja widzę, że w tym obrazie, w którym pan to jest komputera. To jest komputera. No chyba ja nie jestem kobietą. Tak jest. Dobrze, proszę państwa, trochę kultury, naprawdę. Trochę kultury. Pan Krzysztof Tołowiński. Tak jest. Pan Krzysztof Tołowiński. I pani, która przed chwilą próbowała nagrywać, to jest pani Ewa Nowakowska, tak? Nie. Jeszcze raz. Krzysztof Tołowiński ma prawo korzystać chyba z innego logo, z innego komputera, tak czy nie, panie? Oczywiście, więc bardzo cieszę proszę się przedstawić. To nie jest trudne technicznie zrozumieć. Proszę pana, z kim mam przyjemność? Proszę powiedzieć, jak się pan nazywa? Krzysztof Tołowiński, od urodzenia. Ale ten... Dziękuję serdecznie. Stawił się świadek Krzysztof Tołowiński. Pani, która nagrywała, bardzo serdecznie proszę, ja przedstawić się. Jak się pani nazywa? Pani tu nie ma już. Dziękuję, poszła do krów, bo mało bore. Czyli pani Ewa Nowakowska jednak nie stawiła się, tak? Ale pani Ewy z nami nie ma, pani sędzio, no miły Bóg. Dziękuję serdecznie, nareszcie dobrnęliśmy do celu. Ewa z Poznania. Krzysztofa Tołowińskiego. Który występuje w sprawie jako świadek, o rozłączenie się i dołączenie ponownie celem oczekiwania w poczekalni. Za chwilę, za teraz. Bo jeszcze nie proszę pana, informuję pana o tym, że przed chwilą pełnomocnik pozwanego cofnął wniosek o przesłuchanie pana w charakterze świadka, w związku z czym nie będzie pan przesłuchiwany. Dziękuję panu za udział w rozprawie. Bardzo może pan opuścić spotkanie. Może pan brać udział w spotkaniu jako publiczność. Dziękuję bardzo. Tylko proszę mikrofon wyłączyć, żeby pogłos nam się nie robił. Tak, dobrze? Tak. Dziękuję. Proszę. Proszę państwa, to była ważna próbka, o co w tym wszystkim chodzi. Po pierwsze tak, Wysoki Sąd, pani sędzina, ocencie sobie pani sposób sami. Kto zechce, to z tej rozprawy jeszcze dodatkowo sobie weźmie całość rozprawy, bo bardzo jest interesująca. Tam są precyzyjnie, bo to lekarz weterynarii, pani mecenas w imieniu Schmidtfielda i tak dalej, tych wszystkich zorganizowanych grup wypowiadali się. Ale o co tak naprawdę chodzi? Widzicie, że pani sędzina, Wysoki Sąd po prostu nie chciał mnie. Był tak cholernie od samego początku uprzedzony, że broń Boże ten Tołowiński jako świadek nie zaistniał. Oczywiście został wykluczony na wniosek pana Bustowskiego, jego pełnomocnika, bo oni nie chcieli mnie jako świadka. Dlaczego? A przecież mam o tym wiedzę. Ponieważ już byli dogadani. Lapsus gdzieś się temu Lancerowi swego czasu zrobił, więc firma zrobiła te swoje, bo jakieś tam negatywna reklama też reklama, ale byli po prostu dogadani. Oni nie chcieli prawdy, tak? Ich pełnomocnicy, mecenasi, wiadomo, jest sędzia, się dogadują i tak dalej. I chodzi o to, oczywiście to będzie umorzone w sposób zdecydowany. Niedługo usłyszycie taki w tym sprawie wyrok sądu. Natomiast jeszcze raz, wniesienie tej wiedzy, którą ja dysponuję, popsułoby tak zwany klimat. Oni nie są tym zainteresowani. I teraz popatrzcie, szczególnie ci, którzy kasę, niestety, przepraszam to także za moją przyczyną, trzepali kasę na tego pseudoobrońcę rolnictwa, no bo oczywiście ja nie przeciwdziałałem w odpowiednim momencie, a można było znacznie, znacznie wcześniej, ale to są ludzie już umoczeni, ludzie, którzy, szczerze mówiąc, mi się wydaje, że od samego początku brali w tym wszystkim udział, żeby po prostu był ten stan rzeczy, który jest. Ale jeszcze jest istotniejsza rzecz, bo to nie jest jedyny bohater tryptyku Oczy i Dusze. Jest jeszcze ważna kwestia. Rok 2019. Kawęczyn. To jest pod Warszawą. Warszawa. Piotrków Trybunalski. Tam były swego czasu nasze sejmy falne za pierwszej Rzeczpospolitej. Tak się składa, że mi Kawęczyn jest bardzo miły, bo w XVII-XVIII wieku, początek XVIII, już później nie chcę o tym mówić, to nie był już odpowiedni czas dla Polski i Polaków, ale nasza Chorągiew, moja Podlaska, ziemi mielnickiej, a przypominam, że mój pradziad był cholążem ziemi mielnickiej swego czasu, tam stawała.
myśmy, bo to wiadomo, przed Sejmami trzeba było wokół się rozlokować i tak dalej. Stąd jest mi miły. Rok 2019. Znajdziecie materiały w internecie, ale dziwnie zobacz ile pokasowanych tych materiałów z Kamęczyna. Ale szybciutko mówimy tak. Jest spotkanie, tam ze 30-40 osób. To było dosyć dziwne spotkanie, bo właśnie na... przeważnie zapraszałem rolników i tak dalej, a pozostali tak 40%, mniejsza połowa to różnego typu agentura, no nie, z różnych przedstawicieli i tak dalej. Zresztą później ci bohaterowie zagrali różnego typu role. Po środku siedzę, po jednej stronie, bo boksują się Buksowski, Bustowski, po drugiej stronie Kołodziejczak. No i oczywiście tam rolnicy, ci z Kawęczyna, nasi gospodarze i tak dalej. No i rozprawiamy o wielu. Lichwa, tuczna kładcze, wszystkie inne problemy. Te bardzo istotne. W sensie polityki rolnej. Nie tam, że dopłacić jak dzisiaj ci do kukurydzy i tak dalej. To jest żenada wszystko. Tylko rzeczy zasadnicze, fundamentalne dla rolnictwa. No i kochani, i z tego dokładnie wynikało, że w tym wypadku pan Kołodziejczak, pseudonim Gwiazdeczka, pan poseł, obecny sekretarz stanu, czyli wiceminister rolnictwa, ma totalnie świadomość, bardzo głęboką wiedzę, co to jest tuczna nakładczy i rolnictwo nakładcze. Jak firmy, zewnętrzne podmioty przejmują, niszczą gospodarstwa, sprowadzając do roli rolnictwa gospodarzy rolników wyklętych. Jasne? Bo tylko tyle będziemy miejsca, gdzie się jeszcze uchronimy. Więc to jest jako kolejny dowód, że nie wyśliźnie się, nie wymknie się z tego, bo ma głęboką o tym procederze wiedzę. I to było jak gdyby najistotniejsze, najważniejsze z tego spotkania. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że wówczas zdiagnozowano, zresztą nie tylko, no i nie tylko jako jeden to robię, nie ma monopolu, ale zdiagnozowano najistotniejsze, najważniejsze problemy. W związku z tym wszyscy, którzy mogą politycznie namieszać, przypominam, że jest to maj bodajże, tak, maj czy początek czerwca 2019, wybory były w październiku 2019. Problem, że broń Boże, Polacy się ogarną, rolnicy zorganizują, więc trzeba było to wszystko wziąć odpowiednio po prostu w układzie służb różnego typu, lobby, zabezpieczyć. No co niniejszym zostało, zresztą dzisiaj to wszystko widać. I teraz Państwo sami to sobie podsumujcie, bo tu nie chodzi o rolnika, nie chodzi o politykę rolną, nie chodzi o tuczne kładcze. Tu są produkty. To w ramach rolnictwa wyklętego. To jest projekt nasz Normalna Żywność. To po prostu można mieć, tak? Tu nic, tu nie ma żadnego konserwanta. To jest po prostu dobra polska świnia, prawdziwa polska świnia. Nie te z urzędów i tak dalej. To jest z chlewa, jak Pan Bóg przykazał. Taka jest jeszcze. W ziemi brańskiej, w ziemi tutaj na Podlasiu, w ziemi sokulskiej, część na ziemi mazowieckiej, bo znam kilka jeszcze, przynajmniej osobiście, uważam, że może jest kilkaset gospodarstw jest, gdzie jeszcze jest ten normalny surowiec. I co tutaj? Nic nie trzeba więcej. Tu po prostu jest zwykłe polskie mięso, najzdrowsza rzecz jaka możliwa. Trochę właśnie tej twojej solanki, bez żadnych niczego, przypraw, tak? Odpowiednio uwędziłem i to... Gdybym tym komuś tego, to ślad by został. Dobra pręga, wielu się należy, no nie? To jest kiełbasa i ona 2-3 miesiące leży, nie ma problemu tutaj. Tu świetnie jest, słuchajcie, to też ma tam w jakichś tych przyprawach solanka gdzieś tam 2-3 tygodnie, to ma ze 2-3 miesiące, to jest, zobaczcie, piękne, mięciutkie, zapakowane próżniowo i tak dalej. Należy pakować, tak trzeba, to już jest, zobaczcie, po tym, no proszę, proszę, kilkumiesięczne. Czyli można. To nie jest to, żeby to ma być rarytas czy dla jakiegoś smaku. Żeby was nie truto. To od was zależy. I teraz pytacie, bo on może, co tamtego, to wy możecie. Moja rola wykonana, więcej nie będzie, bo nie mam na to czasu ani chęci litowania się. Litość jest moją bardzo słabą stroną. Zbieranie podpisów, bo tylko politycznie cokolwiek można. Te ataki, te oczajdusze, wszystko było, bo polityka. Polityka o wszystkim decyduje, więc zbieranie podpisów, nie miałczenie, bo chcecie zbierać podpisy pod jakieś tam petycje, jakieś ustawy obywatelskie.
Tu nie ma żadnego obywatelstwa, pamiętajcie o tym. Tu jest okupacja. Rozumiecie to czy nie? Więc jeśli jest możliwość zbieranie podpisów, listy do wyborów, kandydowanie, wy Polacy, ta garstka, to wy kandydujecie. I ostra walka, oczywiście, bez mediów, oczywiście, służby, oczywiście wszystko przeciwko nam. Ale cóż na polskiej ziemi, tak zawsze tu bywało. Boże, to są piękne wyzwania. Ja cały czas tak żyję, żaden problem, no nie? Tu jeszcze przy okazji właśnie projekt Normalna Żywność i tak dalej. Z tego żyjemy. Z tego żyjemy. Nie po to to robię. Osobiście robię. Pokazuję, że to jest możliwe. Sam jak to zrobię. Czyli projekt całej normalnej żywności. Jest to możliwe. Można mieć każdy takie, jako całe państwo możemy mieć, a Polacy jako konsumenci możecie państwo mieć taki produkt. Nie stać nas na leczenie. Innych rezerw Polaków już więcej nie będzie. Rodzić się tam nikomu nie chce, bawić w rodziny, jak widzicie, i tak dalej. W związku z tym trzeba zabezpieczyć to, co mamy. Nasze rezerwy w zdrowiu Polaków. No zdrowie niepotrzebne, żeby oni sobie żyli, bo mnie to mało interesuje. Zdrowie Polaków mi jest potrzebne, żebyśmy byli silnym narodem konkurencyjnym. Żebyście po prostu byli lepsi, silniejsi, żebyście sobie dawali radę. Chyba wystarczy. Dziękuję.